Chcieliśmy przywitać Państwa na najnowszej, ostatniej wystawie czasowej Muzeum Historii Kielc pod tytułem 100 lat Huty Ludwików w Kielcach. Ale zanim przejdziemy do tego kieleckiego wątku, najszerszego historii, największego w Kielcach zakładu przemysłowego, warto wrócić do jego początków, które jednak nie są związane bezpośrednio z naszym miastem, a niedalekim Suchedniowem. U schyłku XIX wieku przybyły na tereny Kieletczyzny z Zagłębia Dąbrowskiego przemysłowiec Ludwik Starke wydzierżawił znajdujące się w Suchedniowie zakłady rządowe, stojące tam opustoszałe już budynki, w których postanowił urządzić odlewnię żelaza. Dlaczego Suchedniów? Skąd taka lokalizacja? Bardzo istotną funkcję odegrały tutaj pobliskie zakładom tory kolejowe składające się na tak zwaną Iwanogrodzko-Dąbrowską linię kolejową. Biegła ona z Zagłębia Dąbrowskiego aż do Iwanogrodu, jak ówcześnie nazywano dzisiejszy Dęblin. Czemu tory kolejowe były tak istotne? Otóż pozwalały one na rozwój zakładu poprzez transport śląskiego węgla, ale także pozwalały na wykorzystanie nie tylko lokalnych, dość ubogich w żelazo rud żelaznych. Część tych rud widzimy tutaj w gablocie. Mamy tutaj właśnie lokalne, pochodzące z Kieletczyzny, tak zwane rudy darniowe. Ale tak jak wspomniałem, tory kolejowe pozwalały na sprowadzanie bogatszych, zasobniejszych pierwiastek, jakim jest żelazo, rud z terenu Cesarstwa Rosyjskiego, między innymi z Zagłębia Krzyworoskiego. Tu widzimy przykłady właśnie rud krzyworoskich. Ta najczarniejsza, przypominająca co nieco węgiel ruda, to tak zwany magnetyt. Tu zawartość żelaza jest już tak duża, iż taki fragment rudy potrafi oddziaływać z magnesem. To pozwalało na większą opłacalność produkcji. Poza tym tory kolejowe umożliwiały również wywóz produkowanych tutaj dóbr. Dla rozwoju przedsiębiorstwa 27 lipca 1899 roku Ludwik Starke postanawia powołać Towarzystwo Akcyjne Suchedniowskiej Fabryki Odlewów. Sam jest właścicielem większościowego pakietu akcji, co pozwala mu decydować o rozwoju, kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa, ale ma także wspólników. Czym zajmowało się Towarzystwo Akcyjne Suchedniowskiej Fabryki Odlewów? Produkowano głównie akcesoria, tak zwane akcesoria gospodarskie w postaci odlewanych naczyń, pieców żeliwnych, rur kanalizacyjnych, ale także już od 1905 roku powiększono asortyment o produkcję potrzebnych na rynku chociażby tutaj maszyn rolniczych czy też masztów latarni. Przed I wojną światową Towarzystwo Suchedniowskiej Fabryki Odlewów i Zakład w Suchedniowie przeżywają chwilę swej świetności. Wówczas zakład zatrudnia około 500 osób. Posiada swoje przedstawicielstwa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, choćby w tak odległych jego zakątkach jak dzisiejsze Tbilisi. Tam prowadzona jest sprzedaż. To w pewnym sensie wpłynęło na późniejsze losy już w odrodzonej Polsce zakładu, właśnie to ukierunkowanie sprzedaży na rynek rosyjski. Niestety rozwój zakładu zostaje zahamowany w okresie I wojny światowej. Zakład Suchedniowie zostaje splądrowany przez wojska rosyjskie, następnie wojska niemieckie i austriackie. Ale jeszcze warto wrócić do tego momentu rozkwitu zakładu tuż przed I wojną światową, kiedy to ilość zamówień spływająca do Suchedniowskiego Towarzystwa Odlewów Żelaznych, ten jedyny zakład Suchedniowie przestawał już nadążać z produkcją. Zainteresowanie jego produktami było tak wielkie. Postanowiono wobec
dość niewielkich już możliwości rozwoju zakładu w Suchedniowie, postanowiono o poszukaniu nowej, atrakcyjnej lokalizacji, w której utworzono by filię zakładu. Wybór padł na Kielce. Czemu Kielce? W naszym mieście znajdowała się dość duża ilość tak zwanej taniej siły roboczej w postaci wykwalifikowanych bądź też niewykwalifikowanych pracowników przemysłu odlewniczego. Tutaj w Kielcach już od ponad 100 lat działała białogońska fabryka odlewów. Stąd też istniało tutaj pewne zaplecze w postaci, tak jak wspominałem, wykwalifikowanych robotników. Ale również tu ponownie swoją rolę odgrywają tory kolejowe i linia Iwanogrodzko-Dąbrowska, która przebiegała także przez Kielce. Właśnie tą filię kielecką zakładu postanowiono zlokalizować w rozwidleniu torów kolejowych, rozwidleniu z jednej strony linii biegnącej w kierunku Warszawy, z drugiej odnogi biegnącej na Częstochowę. Kiedy nawet dziś przyjrzymy się planom naszego miasta, można zwrócić uwagę, że tory kolejowe dzielą Kielce na dwie takie wyraźne części. Praktycznie cały przemysł, wszystkie większe zakłady przemysłowe zlokalizowane są po zachodniej stronie torów kolejowych. Tam ukształtowała się dzielnica przemysłowa i właśnie jednym z pierwszych powstających tam zakładów była dzisiejsza Huta Ludwików. Stanisław Starke już w 1914 roku, Stanisław Starke, czyli syn poprzedniego właściciela Ludwika Starke, od 1913 roku formalnie po śmierci swojego ojca kierujący Towarzystwem Akcyjnym Suchedniowskiej Fabryki Odlewów, zakupuje od rodziny Nowaków 11 morgów gruntów na tak zwanej Głęboczce, gdzie postanawia przystąpić do budowy pierwszych budynków fabrycznych. One stają już w roku 1914. Niestety nie udaje się ich dokończyć ani wyposażyć. Ten proces przerywa wojna. Po zakończeniu I wojny światowej Stanisław Starke postanawia przywrócić zarówno świetność zakładu w Suchedniowie, jak też kontynuować odbudowę i rozbudowę tego powstającego zakładu w Kielcach. 3 lipca 1919 roku występuje do Obwodowego Urzędu Przemysłowego w Kielcach z prośbą o pozwolenie na uruchomienie w naszym mieście odlewni żelaza Ludwików. Skąd nazwa Ludwików? Właśnie na cześć swojego ojca, który nosił na imię Ludwik, postanawia tak nazwać kielecki zakład. Formalna zgoda na uruchomienie zakładu przychodzi w grudniu 1919 roku i tak też datujemy początek działalności Kieleckiej Huty Ludwików. Ale tutaj też rodzi się pytanie, skąd wzięło się w nazwie Ludwikowa słowo huta? Otóż nie miała być to tylko odlewnia żeliwa, tak jak zakład w Suchedniowie. Postanowiono tutaj o uruchomieniu również pieca martenowskiego służącego do wytopu stali. Co prawda ten piec nie działał przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, ale jednak przez krótki okres czasu kielecka fabryka była pełnoprawną hutą. Ponadto uruchamia się tutaj z czasem stanowiący, jak gdyby posiadający prawo oddzielnego zakładu, ale operujący na tym samym terenie tak zwany Wydział Produkcji Naczyń Blaszanych, Tłoczonych i Emaliowanych, wytwarzanych właśnie z blachy stalowej. Była to technologia bardziej złożona od technologii odlewniczej. Te naczynia były droższe, były bardziej nowoczesne. Jednakowoż tu już wspominałem wcześniej, iż to ukierunkowanie Suchedniowskiej Fabryki Odlewów na rynek rosyjski stanowiło w odrodzonej Polsce pewien problem. Po rewolucji październikowej rynek rosyjski został praktycznie dla Polski odcięty. Stąd też pojawiły się pewne problemy ze zbytem
towarów. Ponadto większość produkowanych zarówno w Suchedniowie, jak i obecnie w Hucie Ludwików towarów przeznaczona była również dla polskiej wsi. Było to również dużą bolączką produkcyjną zakładu, który przez całe lata 20. zmagał się z problemem sprzedania swoich artykułów dla ubożejącej polskiej wsi. Tak praktycznie mijały całe lata 20., które stanowiły duże wyzwanie dla prowadzenia zakładu. Pojawiały się problemy zarówno natury transportowej, między innymi tutaj bolączką było przyznawanie zakładowi określonych limitów wagonów kolejowych, które miały służyć zarówno do sprowadzania surowców, jak też do wywozu gotowych towarów. Poza tym przez długi czas już w odrodzonej Polsce nadal obowiązywały praktycznie wojenne prawa reglamentacji surowców, zarówno węgla, rudy żelaza, złomu żelaznego, co też nie ułatwiało prowadzenia fabryki odlewów czy też huty. Problem ze zbytem artykułów próbowano rozwiązać poprzez pozyskiwanie stabilnego odbiorcy. Najbardziej stabilnym odbiorcą w okresie dwudziestolecia międzywojennego było państwo polskie, a ściślej rzecz biorąc zamówienia wojskowe. Problem ze zbytem tych produkowanych dla polskiej wsi wyrobów powodował ich przez znaczną część roku fabryki w Suchedniowie, jak i w Kielcach produkowały tylko na wypełnienie magazynów. Praktycznie zbyt na te produkty pojawiał się przez okres kilku miesięcy, w tak zwany okres pożniwny, kiedy na wsi pojawiało się nieco więcej gotówki. Oczywiście próbowano także podjęcia prób eksportu wyrobów, między innymi na rynek rumuński, ale tam musiano konkurować z wyrobami produkcji czeskiej czy niemieckiej, co nie było tak proste. Stanisław Starke próbował znaleźć rozwiązanie problemu bieżącej produkcji, próbując pozyskać kredyty. Dodatkowo także kilkukrotnie emitował nowe pakiety akcji, podnosząc tym środki obrotowe przedsiębiorstwa, ale były to działania, które pomagały tylko na krótki okres czasu. Ratunku próbował poprzez pozyskanie stabilnego odbiorcy na terenie kraju. Najbardziej stabilnym odbiorcą, którego zamówienia były pewne, było Wojsko Polskie. Już od 1927-26 Stanisław Starke uzyskuje pierwsze kontrakty zamówienia wojskowe. Jednakowoż tutaj przystępując do produkcji kuchni polowych, nie posiadając odpowiednich kadr, poza tym uruchomienie nowej produkcji wymagało nakładów inwestycyjnych, z którymi także było ciężko, popada w coraz większe problemy finansowe. Ratując bieżącą produkcję, zaciąga wobec braku możliwości kredytów gotówkowych tak zwane kredyty surowcowe. Od dostawców, między innymi tutaj od reprezentującej kapitał niemiecki Śląskiej Huty Pokój, zaciąga kredyty w postaci dostaw węgla, rudy żelaznej, blachy, stali. Powoduje to pogłębiające się uzależnienie właśnie od niemieckiego koncernu Huty Pokój, aż w roku 1928, nie dostrzegając możliwości dalszego kontynuowania produkcji wobec nadchodzącego światowego kryzysu, Stanisław Starke postanawia sprzedać posiadany przez siebie pakiet akcji właśnie w ręce koncernu Huty Pokój. W tym momencie zakład zmienia swojego właściciela. Przez okres 2-3 lat praktycznie kontynuowana jest dotychczasowa polityka kredytowa. Chcąc ratować kieleckie przedsiębiorstwo, Huta Pokój nadal udziela tutaj już jako praktycznie większościowy właściciel wspomnianych kredytów surowcowych. Ale tutaj też zaczyna wchodzić na scenę bardzo istotna z punktu widzenia historii kieleckiego zakładu postać. Nowy dyrektor
inżynier Otmar Kwieciński, właśnie przysłany tutaj do Kielc przez Hutę Pokój. Jego podstawowym zadaniem jest opracowanie planu ratunkowego dla kieleckiego przedsiębiorstwa. Plan ten polegał w pewnej mierze na kontynuacji podejmowanych przez Stanisława Starkiego wysiłków zdobycia kontraktów wojskowych jako takiego pewnika funkcjonowania, ale również postanowiono tutaj odejść od produkcji tych artykułów przeznaczonych prostych, energo, praco oraz materiałochłonnych odlewów przeznaczonych dla polskiej wsi. W to miejsce postanowiono produkować wyroby, na które co prawda one występowały na rynku polskim, ale jednak najczęściej były to drogie importowane wyroby. Były to wyroby przeznaczone dla gospodarstw domowych, ale o większym stopniu złożoności, bardziej precyzyjne. Tu postanowiono właśnie realizować tego typu produkcję. Opracowany przez Otmara Kwiecińskiego plan przyniósł pełen sukces. W połowie lat 30. Kielecka Huta Ludwików, spółka akcyjna, jest już prężnie działającym przedsiębiorstwem. Nie bez znaczenia był tutaj także fakt, iż po upadku koncernu Huty Pokój akcje tego koncernu przejęło państwo polskie, stając się tym samym większościowym właścicielem kieleckiej Huty Ludwików. Przejęcie akcji Huty Pokój przez państwo polskie znacznie ułatwiało kieleckiemu przedsiębiorstwu zdobywanie intratnych zamówień wojskowych. Bardzo to, że wojsko było tak wymagającym odbiorcą, sprawiło, iż kadra techniczna Ludwikowa wspięła się na dużo wyższy poziom, co umożliwiło wdrożenie nowych gałęzi, bardzo złożonych gałęzi produkcji, których szczytowym osiągnięciem było uruchomienie produkcji motocykli SHL 98. Praktycznie od połowy lat 30. dzięki programowi naprawczemu realizowanemu pod patronatem dyrektora Otmara Kwiecińskiego zakład przeżywał swój stały rozwój. Już praktycznie od połowy lat 20. kielecki Ludwików przejął prymat nad swoim zakładem matką w Suchedniowie, który niestety z braku możliwości modernizacji powoli ograniczał swą produkcję, aż do początku lat 30., kiedy praktycznie ta produkcja została tam zaniechana. Mimo to zakład Suchedniowie ciągle funkcjonował jako nieruchomość w wykazach majątku całej spółki. O rozwoju kieleckiego przedsiębiorstwa mogą świadczyć chociażby ukazane na naszej wystawie, udostępnione przez Archiwum Państwowe w Kielcach, plany pokazujące zabudowania zakładu. Dla porównania możemy zestawić tutaj plan przedstawiający fabryczne zabudowania Ludwikowa w roku 1920 z planem z roku 1938, kiedy to już powstały m.in. nowe hale służące do produkcji kuchni polowych, hale montażowe motocykli. Tutaj widać, jak ilościowo i jakościowo ta infrastruktura zakładu uległa rozwojowi. W pierwszej gablocie widzimy też udostępnione m.in. przez kieleckiego kolekcjonera, posiadającego bardzo duży zbiór pamiątek dotyczących Huty Ludwików, pana Jacka Mętraka, dwie figurki przedstawiające pracowników zakładu metalurgicznego z początku XX wieku. Widzimy tutaj postać tak zwanego gisera, czyli odlewnika, osoby zajmującej się nalewaniem roztopionego żelaza do form, dzięki czemu powstawały różnego rodzaju odlewane produkty, ale także w zakładach pracowali kowale. Tu na jednej z fotografii widzimy właśnie, jak funkcjonowała jedna z zakładowych kuźni. Także oprócz bardzo nowoczesnych metod produkcji, metod tłoczenia metalu,
Także w Ludwikowie, no, do czasu aż praktycznie wybuchu II wojny światowej, funkcjonowały również dość proste formy produkcji. Praca na takich oddziałach była bardzo ciężka, ale praktycznie właśnie wraz z rozwojem zakładu dążono do poprawy jakości pracy robotników, nie tylko podnosząc ich wydajność, ale właśnie polepszając warunki pracy. Takimi krokami była na przykład budowa przyfabrycznego żłobka, co ułatwiało pracującym w zakładzie w dość znacznej liczbie kobietom opiekę nad ich dziećmi. Zbudowano także przyfabryczną stołówkę, gdzie często niedożywieni, niewiele zarabiający robotnicy mogli się posilić. Dla dalszego rozwoju swoich kadr zakład także uruchomił kursy dokształcające, cykle wykładów, z czasem już w przededniu II wojny światowej, myśląc o otwarciu przyzakładowej szkoły. Niestety te ciągłe plany rozwoju zakładu, łącznie z tym, aby w znacznej mierze przekształcić go w zakład motoryzacyjny, produkujący już projektowane tutaj samochody, przekreślił wybuch II wojny światowej.